Witam Was bardzo serdecznie w przedostatnią niedzielę roku kościelnego. Zaprosiłam tutaj do mnie dzisiaj pewnego gościa, ale no ja nie wiem, on się spóźnia. Ach, on się zawsze spóźnia. No to w takim razie, zanim przyjdzie mój dzisiejszy gość, zapraszam Was do wspólnego zaśpiewania piosenki. Nowina dobra dla mnie jest, bo Chrystus ma za grzechy me. Gdy w to uwierzę, będę wiecznie żyć. Cudowna, najlepsza to wieść. No i widzicie, tego mojego gościa dalej nie ma. Tytus! Tytus! Gdzie ty jesteś? Cześć, Klaro! Czy wiesz, dlaczego mama Bartka szła do swojego domu i płakała, a Bartek nie przyszedł się bawić na leśną polanę? Ach, to dlatego, że jego dziadziuś umarł. To był tatuś mamy Bartusia. A, to dlatego płakała. Właśnie dlatego. Ona bardzo kochała swojego ojca, a Bartuś dziadziusia. To chyba niedobrze, kiedy ktoś umiera, prawda? To wszystko zależy, z której strony na to spojrzeć. Kiedy umiera ktoś bliski, jest nam smutno. I to zrozumiałe, dlatego płaczemy. Wiemy, że od tej chwili tej bliskiej osoby nie będzie już z nami. Bartuś jest smutny, bo nie zagra już z dziadkiem w piłkę, nie pójdą razem na miodek do Barci i nie zagrają w szachy. Jego dziadziuś był już jednak bardzo chory. Jego ciało było już zmęczone i słabe. W niebie znów będzie miał swoją siłę. Nie będzie musiał cierpieć i chorować, będzie po prostu szczęśliwy. Ludzie mówią, że kiedy ktoś umiera, idzie na spotkanie z Panem Bogiem. Wiesz coś o tym? Słyszałam, jak ksiądz w pobliskim kościele mówił, że człowiek po śmierci idzie do Pana Jezusa do nieba. Jej, ty to masz skrzydła, to do nieba dolecisz bez problemu. Ale ludzie... Oni potrzebują pewnie dużo pieniędzy, żeby wynająć samolot albo rakietę, która zawiezie ich do nieba. Głuptasie! Żeby iść do nieba, nie trzeba mieć pieniędzy. Nie da się zarobić na niebo ani pieniędzmi, ani dobrymi uczynkami. Do nieba idzie się zupełnie za darmo. Dlatego... że Pan Jezus na krzyżu umarł za wszystkie grzechy ludzi i otworzył im bramy nieba. Słyszałam, że jedyne, co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w niebie, to z całego serca kochać Pana Boga. W takim razie, jak oni bez skrzydeł tam trafiają? Oj, Tytus, Tytus, muszę Ci wyjaśnić. Widziałam pogrzeb wiele razy z tego wielkiego dębu na cmentarzu. Kiedy człowiek umiera, jego ciało przestaje mu być potrzebne. Zwykle jest chore, słabe, dlatego ono zostaje tu, na ziemi. Pan Bóg zabiera do nieba duszę, która jest niewidzialna, ale jest najważniejsza. Dusza to to, co czujemy, w co wierzymy, kim jesteśmy. Dusza
to prezent od samego Boga, którą każdy człowiek otrzymał jeszcze przed swoim narodzeniem, gdy był jeszcze pod sercem swojej mamy. To taki prezent, skarb, który ludzie otrzymują od Pana Boga. Nie widzą go, bo jest on bardziej ukryty w ciele niż prezenty zapakowane w pięknych pudełkach. Kiedy człowiek umiera, umiera tylko jego ciało, pudełko. A skarb, prezent, czyli właśnie dusza, idzie na spotkanie z Bogiem, z Panem Jezusem, do nieba. A co się dzieje z ciałem? Ciało w trumnie zawożone jest na cmentarz, gdzie zostanie pochowane. A Bartek i jego mama przy tym będą? Oczywiście. I wszyscy bliscy, i przyjaciele, i sąsiedzi. I co tam będzie? Żałobnicy zaśpiewają pieśni, ksiądz będzie się modlił, a potem 3 razy rzuci ziemię na trumnę i powie: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Oddajemy Cię w ręce Boże. Ksiądz modli się też: dobry Boże, codziennie umierają ludzie. Umierają starzy, którzy przeżyli życie, ale też umierają młodzi. Ty jesteś Panem naszego życia i naszej śmierci. Ty jeden wiesz, co jest dla nas najlepsze, bo kochasz wszystkich ludzi. Przyjmujemy z pokorą Twoje wyroki. Dziękujemy Ci, że żyjemy. Dziękujemy też, że kiedyś weźmiesz nas do siebie. Amen. Amen. Wiesz co, Klaro? Tak sobie myślę, że skoro umiera tylko ciało, a dusza idzie do nieba, to może nam być smutno tak troszeczkę. Ale możemy też się cieszyć, że nasi bliscy są już u Pana Boga. Wiesz, tak się zastanawiam, jak będzie w tym niebie. Opowiesz mi trochę o tym, Klaro? Tytus, przecież ja jestem tylko sową. O tym, jak będzie w niebie, najlepiej wie pani Dorota. Ona opowie o tym za tydzień. Przyjdziesz posłuchać? No pewnie, pewnie. Hasło przedostatniej niedzieli roku kościelnego mówi nam, że my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Brzmi groźnie? Dla tych, którzy kochają Pana Jezusa, nie. Hasło to mówi nam, że każdy z nas musi kiedyś umrzeć, aby jego dusza mogła wrócić do Pana Boga. Jeśli kochasz jednak Pana Boga, nie musisz się bać. On ucieszy się na Twój widok i jak dobry tata przyjmie Cię do swojego królestwa. Chrześcijanie, ludzie wierzący, nie boją się umierania. Oni wiedzą, że śmierć tutaj na ziemi jest tylko przejściem do Bożego świata, do Bożego królestwa, gdzie wszyscy będziemy żyli razem z Panem Bogiem, gdzie będziemy mogli spotkać się z Nim oko w oko. Jeśli nie masz jednak pewności, czy jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem, jeśli nie wiesz, czy On już mieszka w Twoim sercu, możesz się o to pomodlić, poprosić Go, na przykład modlitwą: jestem malutki i serce mam małe, niech w nim Pan Jezus zamieszka na stałe. Amen. Kochani, Tytus pobiegł czym prędzej do wioski, do Bartka, żeby pocieszyć go po śmierci jego dziadusia. Ale ja chciałabym, żebyście złożyli rączki i żebyście razem ze mną jeszcze się pomodlili. Kochany Panie Boże, Ty jesteś Panem naszego życia i naszej śmierci. Ty jeden wiesz, co jest dla nas najlepsze, bo kochasz wszystkich ludzi. Przyjmujemy z pokorą Twoje wyroki. Dziękujemy Ci, że żyjemy. Dziękujemy też, że kiedyś weźmiesz nas do siebie. Prosimy o Twoje błogosławieństwo, o Twoje prowadzenie. Amen. Ponieważ z sową Klarą mówiliście dzisiaj na bardzo, bardzo poważny temat,
więc ja przygotowałam dla Was pracę plastyczną, która będzie lekka, łatwa i przyjemna i będzie odprężająca po tym trudnym temacie. A że to ostatni gwizdek, żeby zrobić coś jesiennego, więc przygotowałam taką jesienną dynię, która uśmiecha się pięknie, żeby Wam poprawić humor. Co będziemy potrzebowali, żeby taką dynię zrobić? Będziemy potrzebowali do tego 3 kartki pomarańczowego papieru, bo dynie są zazwyczaj pomarańczowe. Będziemy potrzebowali też kawałeczek zielonego papieru, żeby wyciąć listek, kawałek białego papieru, żeby wyciąć oczy, kawałek czarnego papieru, żeby wyciąć nosek i środki oczu i kawałek czerwonego papieru, żeby wyciąć usta. Do tego nożyczki i klej. Bierzemy najpierw 3 pomarańczowe kartki. Będzie dużo szybciej, jeżeli weźmiemy je wszystkie razem. I słuchajcie, zginamy je tak, jak robi się pospolity wachlarz. Na pewno każda dziewczynka kiedyś wachlarz robiła. A chłopcy na pewno dadzą radę szybko się takiego wachlarza nauczyć. A więc składamy wszystkie 3 kartki razem. Raz w jedną stronę. Raz w drugą. Uważajcie, żeby było równo, bo jak nie będzie równo, to nasza dynia też wyjdzie krzywa. I jeszcze kawałeczek nam został i zaraz będziemy mieć wszystko zgięte. I hop. I ostatni raz. Teraz rozdzielamy sobie kartki. 1, 2 i 3. I teraz, kochani, składamy każdą z tych kartek osobno na pół. O, proszę. Bierzemy klej i sklejamy ze sobą ostatnie części. I w taki sposób już nam wyszedł kawałek naszej dyni. Bierzemy następną harmonijkę. Składamy ją również na pół. I teraz doklejamy do poprzedniej. I też sklejamy ze sobą na środku. I w taki sposób mamy już 2/3 naszej dyni. I jeszcze został nam jeden kawałek, 3 harmonijka. I również składamy ją równo na pół. Smarujemy w środku dokładnie sklejamy i doklejamy również do tych 2/3 harmonijki. I teraz otwieramy harmonijkę delikatnie, bo klej może być jeszcze nie do końca wyschnięty. Jak się okaże, że macie słaby klej i nie bardzo Wam to trzyma, zawsze możecie posiłkować się zszywaczem i wtedy na pewno już się nie rozleci. Smarujemy ostatnią część. Tu jeszcze smarujemy sobie końcówki, żeby nam się to dobrze skleiło. I teraz uwaga, hop,
To jest najważniejsza część, żeby dobrze skleić całą dynię. O, proszę bardzo. I mamy już bazę, mamy dynię. Teraz bierzemy białą kartkę, składamy ją na pół, bo wtedy nasze oczy będą miały jednakową wielkość. I wycinamy kółeczko. Ja zrobię to na oko, ale jeśli nie czujecie się na siłach, żeby wyciąć kółko tak po prostu bez rysowania, weźcie małą szklankę albo większy kieliszek, albo jakąś inną okrągłą rzecz, odrysujcie ołówkiem i potem wytnijcie. Następnie bierzemy czarny papier, również składamy go na pół i tym razem musimy wyciąć mniejsze kółeczka. Wycinamy je również. Czarne oczka też już mamy. Smarujemy je klejem. Op. I przyklejamy do białych kółeczek. Nasze oczy są już gotowe. Smarujemy je klejem po tej białej stronie. Cyk. I przyklejamy nasze oczka. Jedno tu, a drugie tu. Oczy już są. To teraz bierzemy z powrotem tą czarną część i teraz z jednej strony tego, co nam zostało, wycinamy ogonek. A z drugiej strony wycinamy nosek. Najpierw smarujemy klejem nos i przyklejamy go naszej dyni. A teraz wycinamy listek. Jeżeli macie problem z narysowaniem listka albo wycięciem go samodzielnie, możecie poprosić o pomoc waszych rodziców. O, ja sobie taki jakiś listeczek tu wycięłam. Smaruję końcówkę tego listka i przyklejam go do dyniowego ogonka. A teraz smaruję dyniowy ogonek. I przyklejam ten ogonek tu. Nasza dynia prawie gotowa. Czego nam brakuje? Ust. Wycinamy piękne, uśmiechnięte usta. Pamiętajcie, to nie jest dynia na Halloween. Nasze dynie są radosne, więc muszą mieć piękny uśmiech, a nie minę, której wszyscy się będą bali. Myślę, że mój jest wystarczająco duży, żeby wszystkim pokazać, że jest nasza dynia bardzo radosna. Smarujemy klejem. I przyklejamy. Pamiętajcie, że klej musi troszeczkę wyschnąć, żeby się dobrze trzymał. O! Proszę bardzo, i moja dynia ma już swoją siostrę. Mam nadzieję, że wasze dynie wyjdą tak samo piękne. Możecie zrobić im zdjęcia i posłać je do mnie albo wkleić w komentarzu pod szkółką. Chętnie obejrzę, jak wyszły wasze prace. Życzę wam dobrej niedzieli i do zobaczenia w pierwszą niedzielę Adwentu. Cześć!